Szanowne Państwo, człowiek jest wynalazkiem Boga, ale Bóg zapomniał opatentować ten wynalazek i każdy człowiek kontynuuje tę produkcję. W ten sposób przyszedł na świat niejaki Adolf Dymsia. Śpiewa on, tańczy. Jedynym jego marzeniem jest, żeby go publiczność nie wygwizdała. Panie Dodek, nie ma obawy. Publiczność nie może gwizdać, kiedy ziewa. Mój śpiew jest śpiewem dżentelmeńskim. Pochodzi od słowa dżeć się. Niech mi ten grzech przebaczy i wybaczy patronka teatrów, święta deficyta. Myślę, że i my wybaczymy Dodkowi. Niech śpiewa! Ja myślę, że tak pokoleniowo i tak puentując, to na pewno ktoś z rodziny pana Dodka. A ponieważ wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, to wszyscy będziemy o nim gadać. O! Dymsza był szefem ekipy budowlanej. Zdobywał cegły, zdobywał cement, zdobywał szereg innych budowlanych atrybutów, ponieważ wtedy bardzo modne było przekraczanie planów, przekraczanie norm, więc Dymsza prowadził statystykę roboczogodzin swoich kolegów i bardzo skrupulatnie zapisywał, co widać na tym zdjęciu. Niech się mury plą do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Tatersal ujeżdżalnię końską na Litewskiej, gdzie teraz, do teraz jest syrena i funkcjonuje, tam żeśmy się wprowadzili. Był najznakomitszym aktorem charakterystycznym, komikiem i to nie tylko, potrafił też zagrać dramat w komedii bywa i dramat. Widziałam go w 40-tych latach, 47, no powiedzmy 8, w Łodzi, w Syrenie, kiedy dyrektorem był Jurandot, w dramatycznej roli. Aktorzy dramatyczni zazdrościli mu własnego stylu i w tym wszystkim umiaru. Spotkała go największa tragedia, jaka może spotkać aktora. Potrafili podli ludzie pomniejszyć Adolfa Dymszę. Zarzucono mu różne przestępstwa z czasów okupacji, z czasów wojennych. Moim zdaniem, z tego co ja obserwowałam i widziałam na własne oczy, wyglądało to po prostu to, te kontakty z Niemcami, które tak zaważyły na dalszym jego życiu, polegały na tym, że on był szalenie znany. Niemcy poznawali go, czy na ulicy, czy gdziekolwiek w miejscu publicznym, podchodzili, gratulowali, cieszyli się, że go widzą. No więc co on miał zrobić? Powiedzieć, ja nie rozmawiam z Niemcami? Zapytałem go kiedyś, właściwie jak to było w czasie okupacji. Na to odpowiedział mi Dymsza, wiesz co, powinnością artysty jest nieść radość ludziom. Szczególnie w tak ciężkich i smutnych czasach, jakimi była okupacja niemiecka. Dodek musiał grać, nie miał innego wyjścia. To jest to, za co musiał płacić, za tę swoją popularność niezwykłą. Musiał płacić do końca życia. I nie tylko on, Anita Dymszówna, która była tak samo niepowtarzalna jak jej ojciec. Nie miała czasu tak się rozwinąć, dlatego że bardzo młodo umarła. A poza tym też to nazwisko, które powinno być chwałą dla aktora, stało się jej przekleństwem.
że to jest córka Dymszy, który współpracował. On nie współpracował, on miewał kontakty. Ja nie wiem, czy tu jest akurat, trzeba się doszukiwać tego piętna ojca czy nazwiska. Ona po prostu z wielu innych względów troszkę zmarnowała talent. Ale czy ojciec był przyczyną tego? Chyba nie jednak. No, zawód aktorski jest pokorny. I dobrze na tym wychodzą tacy, którzy to szanują. Ale bywały takie rzeczy, że na przykład wydawano na niego tam wyrok chłosty. Przychodzili chłopcy do niego za kai. Takich rozśmieszał, że oni mu kazali krzyczeć, a oni walili pasami w łóżko, żeby jednak, jak ktoś usłyszy, jednak wykonali ten wyrok. On uważał, że skoro publiczność jest taka, nie inna, śmieją się z jego żartów, to widocznie jest potrzebny tutaj. Był w wielkiej przyjaźni, wielkiej, długoletniej przyjaźni z moim nieżyjącym już mężem, Jerzym Jurandotem, który pisał dla niego teksty, świetnie się rozumieli. Zaangażował go, dostał pozwolenie, żeby Dymsza u niego grał. Spółka autorska Gozdawa i Stępień, znakomite komedie muzyczne z piosenkami pisali, specjalnie dla Dymszy. I z tego najwspanialszą jego rolą była rola w komedii pod tytułem Bliźniak. No i postanowił mąż właśnie, że tego bliźniaka przeniesie też do Warszawy. Tutaj w tym teatrze wykuwała się w zasadzie historia polskiego kabaretu, polskiej estrady. Tutaj było wiele znakomitości, którzy z Dymszą grali, a Dymsza był olbrzymim autorytetem zawodowym, nie tylko dla swoich rówieśników. Dymsza był wielkim autorytetem dla mojego ówczesnego pokolenia, dla ludzi z warszawskiej szkoły teatralnej, w której Sępoliński prowadził wydział estradowy, ale wielu młodych ludzi przychodziło do Dymszy podglądać go. Ktoś przychodził, z nim rozmawiał i odchodził. I jedna mina Dymszy mówiła, a znał się na, może nie na ludziach, ale na aktorstwie bardzo dobrze. I robił, że to już wiadomo było, że coś nie bardzo z tym talentem albo z tym głosem, albo robił, że będzie klawo, że coś z tego będzie. Był rzeczywiście do końca wielkim koneserem estrady. Chcieli mu dorównać. No, między młotem a kowadłem, czyli między Sępolińskim a Dymszą, był Bogdan Łazuka na przykład. Wybrałem powietrze, czyli tlen, czyli to, co najlepsze. W momencie, kiedy profesor, że tak bym był łaskaw, czyli Sępoliński, odnosić się do mnie z wielką tolerancją, życzliwością i czasem był dla mnie niewybrednie, można powiedzieć, srogi, potrafiłem to docenić. A sztuką praktyczną, sztuką działania na scenie absolutnie dominował w mojej wyobraźni, wydaje mi się, że do dziś go absolutnie słyszę, to był pan Dodek jednak. Był to okres wspaniałych aktorów, bo przecież oprócz Adolfa Dymszy spotykało się wówczas na estradach znakomite nazwiska Ireny Kwiatkowskiej, Stefci Górskiej, Kazimierza Rudzkiego, Hanki Bielickiej, Kazimierza Krukowskiego, pana Olszy. No można by długo wyliczać te nazwiska. Piosenki śpiewała w Syrenie wówczas w znakomitej urody. Jadzia Prolińska. Ale Teatr Syrena to nie tylko legenda, jeśli chodzi o nazwiska. To legenda budynku, to legenda ulicy, to legenda miejsca. Chciałabym, żeby to, co pozostawił po sobie Adolf Dymsza i wielu wspaniałych aktorów tego teatru, żyło w nas i pozostało
w pamięci warszawiaków. Dzień przed generalną próbą Dymsza zjawił się w teatrze i w tym momencie przyszła wiadomość z odpowiednich sfer, że nie wolno Dymszy występować w Warszawie. Mąż natychmiast sam udał się gdzie trzeba i spytał, jak to przecież w Łodzi grał tę rolę. Tu nie ma nic poza tym, co grał w Łodzi. Ale w Warszawie nie, poza Warszawą może, a w Warszawie nie. Tam nie było co się dopytywać, bo to nie te czasy były, żeby dyskutować na te tematy. No więc, co robić? I wtedy przyszło mu do głowy, żeby zaproponować Pawłowskiemu. Pawłowski się zgodził. W ciągu 2 dni opanował 2 role, czyli nie schodził ze sceny przez 3 akty. Zagrał świetnie, bliźniak szedł bardzo długo. No ale to już nie było to. Niestety, Dymsza ciężko zachorował. Anita była z nim sama, bo siostry dawno już miały swoje rodziny, mieszkały gdzie indziej. I on był u niej. Ona jedna się nim zajmowała. Więc musiała go gdzieś oddać, lekarze kazali. To było w środowisku głośne, że Dymsza zaniedbany, że Dymsza gdzieś tam umiera. Pamiętam i myślałem o tym, dlaczego ta córka, ta aktorka, prawda, nie zajęła się tym ojcem. Po takiej wspaniałej drodze artystycznej odszedł w zapomnienie, w ciszę. Wiem, że nie towarzyszyła mu, czuła opieka należna mu ze strony i kolegów, i władz. I to było bardzo smutne. Był wielce schorowanym człowiekiem, miał tak zwaną sklerozę duplex, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Ale to było coś takiego, że po prostu już nie mówił. Ciało mu odchodziło od kości, był bezwładny, trzeba go było cały czas doglądać 24 godziny na dobę, pielęgniarka i tak dalej, i tak dalej. Postanowiliśmy umieścić go w Górze Kalwarii, tam jest taki dom starców, czyli ludzi starych, ale plusy tego domu były takie, że tam była cały czas opieka lekarska i siostry zakonne, które nie to, że czekały na jakieś łapówki, tylko po prostu z powołania opiekowały się tymi chorymi. To jej zarzucali później. Oddała ojca do przytułku, czy coś w tym rodzaju. I znów ona miała po karierze. Dlatego, że ona była tą wyrodną córką, która oddała ojca, bo nie chciała się nim, nie chciało jej się zajmować. Trudno mi opowiedzieć, co ta dziewczyna wycierpiała. Do nas mieli ludzie wielkie pretensje, bo oczywiście każdy na odległość potrafi być mentorem i nauczać, że jak myśmy mogli dopuścić do tego, że Dymsza, tak jak niektórzy twierdzili, umarł jak Norwid tam w głodzie, w przytułku i tak dalej, że to jest nasza wina, bo myśmy powinni go... No ale skoro znikąd nie ma ratunku, nikt nie chce pomóc, to jakoś trzeba sobie radzić. Myśmy sobie poradzili w ten sposób i nie mam sobie nic do wyrzucenia, ani rodzina, ani ty. A nie Anita. Do Adolfa Dymszy miałem niesłychanie nabożny stosunek. To była charakterystyczna sprawa, jeśli idzie o moje pokolenie, uczniów do mistrzów. To, co robił na scenie, było jednym wielkim fajerwerkiem dobrego samopoczucia, znakomitego ruchu scenicznego, nie do podpatrzenia zupełnie. Ja pamiętam kolegów, którzy próbowali robić Dymsza. Nawet strzelę nazwiskiem. Był taki pan Walewski, który też między innymi... No i tymi nóżkami przebierał. Ja mówię, chłopie, ty musisz
podglądać lepiej. Przeżyć ci to nie wyjdzie. Jego słynne nożyce z nogami w powietrzu, które wywoływały natychmiast ogromne brawa na widowni. No cóż, temat Dymsza to jest temat rzeka. Myślę, że za mało zrobiono z nim filmów, a szczególnie po wojnie, kiedy on był jeszcze w dobrych warunkach psychofizycznych. Nie po raz pierwszy ten objaw zauważyłam wśród właśnie ludzi teatru, że nie są właściwie oglądani. Przede wszystkim reżyserzy filmowi na przykład nie mają zielonego pojęcia, co aktor robi w teatrze, na ogół. Mówiła, uważaj na niego, bo on jest trochę psuj. I on był wiecznym grepserem, że tak powiem. Niekiedy to dobrze, niekiedy źle. Ja osobiście nie przepadałem za Dymszą, ale Dymsza był wielkim aktorem i świetnym. Jeżeli bym porównywał aktorstwo Adolfa Dymszy, no to bym nie znalazł na scenie polskiej. Mogę tylko jego, powiedzmy, jego wielką sztukę aktorską mogę nawiązać tylko do Czeplina. Niech ma w kasie, niech ma humor i niech w kasie, i go opuści radość życia i krzepa, to gość przepadł, bo nie uderzy. Gdyby on grał po angielsku, gdyby grał po francusku, to on by zakasował masę komików, taki Louis de Fineto, małe piwko. Miał w sobie wrodzoną humorystykę. Wrodzoną do tego stopnia, że to się wyczuwało, jak się patrzyło na jego występy. Występy, które najbardziej oparte były na pracy nóg. Te nogi były tak zwinne i takie różne pozycje potrafił zmieniać i stwarzać swoje takie pozycje, że byliśmy nieraz zaskoczeni, jak patrzyliśmy na te jego występy. Bardzo nam się podobało, nie tylko jako tym widzom, ale i muzykom, którzy służyli mu nieraz jakimś akompaniamentem specjalnym. Wiadomo, że do takich smarkaczy, do których się wtedy zaliczałem, miał stosunek leciutko ironiczny, ale zawsze przyjazny. On zawsze się odwracał w moją stronę, albo nawet się nie odwracając, wołał: ci, Alina, to dziewczyna! I to było właściwie codziennie. Tak szczerze mówiąc, ja zawsze czekałam na ten moment, bo uważałam, że to jest jakby wyróżnienie. Mnie pan Dodek obdarzał pobłażliwą sympatią i w związku z tym chyba pozwalał sobie na pewne dowcipy w stosunku do mnie. Kiedyś podszedł do mikrofonu inspicjenta i zaanonsował: wszyscy artyści proszeni na scenę oraz pan Zatwarski. Od samego początku Dodek bardzo mnie polubił. Do tego stopnia, że no, po jakimś tam czasie zaproponował mi, znaczy nie zaproponował, rozkazał mi mówić do siebie per Dodek. Ja nie jestem żaden pan Adolf, tylko ja jestem dla ciebie, jestem Dodek i nie wolno ci się do mnie inaczej odzywać. Mnie lubił, no może za dużo powiedziane, lubił tą łazukę. Mnie, powiedzmy, tolerował. Pan Adolf mnie, nie będę taił, lubił. Mało tego, tolerował. To jest rzecz delikatnej natury. Otóż on mi się podobał jako mężczyzna. Niewątpliwie jego zasługą było to, że był ojcem Anity Dymszównej, z którą to spiknęliśmy się i często wieczorami w domu siadaliśmy, gadaliśmy o różnych sprawach. Żyłem, to znaczy nie żyłem z nim, tylko on był moim zięciem, znaczy teściem, tfu. Bo on był damski krawiec, miał 4 córki, jedna była wolna, to się ożeniłem za Nitką. Potem się rozeszliśmy, ale wszystko jest okej. Okay. Ja
ja jestem na tych zdjęciach. To jest dla mnie szalenie ważne, bo to jest dowód, że pracowałam z Dymszą. Dymsza pyta kolegę, słuchaj, gdzie jest grób twojego fryzjera? Kolega mówi, jak to grób, a co się stało? On mówi, no nic, no za to, co ci zrobił na głowie, powinieneś go zabić. Przemalował garderobę na inny kolor i następnego dnia rano każdy, kto wchodził do tej garderoby, otwierał drzwi i mówił, o przepraszam, i wycofywał się. I Dymszy tylko i wyłącznie o to chodziło. Pamiętam telewizor, czarno-biały oczywiście, w garderobie, w teatrze Syrena i dość często występował wspaniały artysta Mieczysław Czechowicz. Był śmieszny i Dymsza to trochę denerwowało, prawda, że on był zabawny. I pytał mnie, kto to jest? Ja mówię, Czechowicz, panie doktor. Jak? Czechowicz, jeszcze raz. Czecho, co pan się drze, co ja? Głuchy jestem, on raczej taki zapasiewicz. Pan Dodek podchodzi do orkiestry. Panowie, dziękuję wam za to dzisiejsze granie. Na to pan Osiecki, dyrektor orkiestry. Ale panie Dodku, nie ma za co. A to na pewno. Dymsza, co mnie bardzo w nim urzekło, że tak powiem, był majsterkowiczem fantastycznym. On sam wszystko potrafił zrobić. Jedna taka była rzecz, która no, rozczulająca na przykład Anitce, jak była malutka, zrobił buty. Jedno mnie w nim zdumiewało, mianowicie jego kurtka, którą podobno sam uszył, buty, który sam sobie zrobił i pasek. Ja zawsze mówię, że jeśli człowiek jest zdolny, to czego się czepi, to mu dobrze idzie. W Teatrze Syrena mieliśmy kolegę, Stefana Rębowskiego, którego popularnie zwaliśmy Rembolo. To kompozytor i pianista Stefan Rębowski. Rembolo był wielkim hipochondrykiem. Otóż wiecznie mu było zimno, a kiedy było mu zimno, ręce mu się szalenie trzęsły i nie mógł grać na fortepianie. I kiedyś w prezencie Dodek uszył mu serdak ze starego dywanu. No i ten serdak służy mu do dziś. Napuszczał mnie na Brusikiewicza, że to taki szmirus i pod publiczkę gra. Potrzeb dowiedziałam się od Brusikiewicza, że wtedy, kiedy ja wychodziłam na scenę, to on z kolei gadał takie niezbyt sympatyczne rzeczy na mój temat do Kazia Brusikiewicza. Tak się składało, że jakoś zaczęliśmy się mieć w sobie. Staliśmy się parą i przez 30 parę lat byliśmy bardzo udanym i szczęśliwym małżeństwem. To mamy do zawdzięczenia Dudkowi. Nikt nie miał samochodu, a Dodek miał. I na rogu Alei Jerozolimskiej i Marszałkowskiej nie było wtedy jeszcze ronda, ale zawsze tam stało paru policjantów. I on wpadł na pomysł, posadził na siedzeniu pasażera znajomą aktorkę, a sam się położył pod kierownicą i rękami przyciskał tylko pedały. Przerażenie policjantów polegało na tym, że widzieli w samochód widmo, że siedzi dziewczyna na siedzeniu pasażera, natomiast nie ma w ogóle kierowcy. A on przejechał, policjanci chcieli nawet biec za tym samochodem, no oczywiście by nie dogonili, a on był szalenie ucieszony, bo dla niego zrobienie dowcipu czy jakiegoś kawału było wszystkim. Miałam zaszczyt, radość, przyjemność występować razem z nim w filmie Skarb. Co może być nawet dość pikantne. Graliśmy wszakże parę, jakby nie było. No i można zobaczyć tutaj na zdjęciu jeden, że on się na mnie patrzy w sposób, no...
to jednak pełen sentymentu. Pokazuje też jedno zdjęcie z panem Ludwikiem Sempolińskim, on i Sempoła. To jest też wspaniałe zdjęcie, gdzie Dodek uniósł już jedną z brwi, nie pamiętam, lewą chyba. Tak w charakterystycznym wyrazie twarzy zamarł. U mnie w szufladzie leży na zawsze. Gest miał świetny. Na przykład właśnie pamiętam dobrze tę scenę Noc poślubna, kiedy on położył rękę na jej kolanie. Położył tę rękę. Ale jak? Jak przyjaciel, jak opiekun, jak taki uspokajający towarzysz. Także była to bardzo przyjemna praca, bo w końcu to była praca. Kiedy poznałam Dodka, znaczy poznałam bliżej, bo tak znałam go dobrze i widywałam często, bośmy wszyscy siedzieli właściwie tylko w dwóch teatrach, Teatrze Współczesnym i Syrenie. Zaraz po wojnie, to był 49 rok, ale kiedy przyszłam właśnie do Żołnierza Madagaskaru, zastałam go w garderobie. I dopiero poznałam go trochę na tak zwanie na dzień codzienny. Zobaczyłam, jaki jest od rana do wieczora. A był taki sam, jak na scenie. Właściwie aż żal było, że publiczność nie siedzi w tej garderobie albo na korytarzu i nie słyszy tego wszystkiego, co on opowiada, jak on opowiada, jak on ludzi pokazuje. Państwo sobie nie wyobrażają, że ktoś przychodzi, z nim rozmawia jakaś urocza koleżanka, pełno młodych dziewcząt wtedy było i tego, rozmawia z nim, on robi mini, a ona odchodzi, on robi... I od razu wiadomo, że ona nie bardzo, znaczy, że może uroda tak, ale talent nie nadzwyczajny, że już słyszał, że coś wie. Był pełen znakomitej mimiki. Wydaje mi się, że to, że to wojna, że tego, że on był niewygrany, nie, a już niestety przychodził ten czas, kiedy już za parę lat zaczął mniej słyszeć, potem coraz mniej i bardzo gasł na oczach naszych koleżeńskich. I ktoś, kto go cenił i lubił, to serce się krajało patrzeć, jak ten talent ponad wszystkim ciągle istnieje. Ta publiczność, która w niego patrzyła tymi roześmianymi oczami, te dzieci szczęśliwe, że widzą, jak on wyskoczy i nic, tylko czekali, kiedy on podskoczy nóżkami zrobi i wszyscy i od razu była radość, że taki sam, jaki był dawniej. Tak trudno jest zostać do końca takim samym, jak się jest wtedy, kiedy się jest w rozkwicie. Na szczęście jemu starczyło właściwie sił do samego końca. Ja już taką mam naturę od szczeniackich swoich lat, że ja śmieję się z wszystkiego i że gwiżdżę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko lub mi figla spłata los, to nie płaczę i nie wzdycham, ale śmieję się na głos. Ciach-ciach, jutro bida się odczepi, rach-ciach-ciach, a jak bida się odczepi, rach-ciach-ciach, znów będzie lepiej, hop-siu. Co jest życie? Hokus-pokus, zwykły hazard. Jedziemy autobusem do Góry Kalwarii. Jest pod Warszawą miejscowość, w której jest olbrzymi park, w tym parku olbrzymie gmachy szpitalne. Właściwie taki szpital ciężko chorych, albo nieuleczalnie, albo tak zwanie, a iż cię nie opuszczę aż do śmierci, amen. Piękny park, stare jeszcze z okresu dawnej Rosji, wielkie gmachy z cegły czerwonej, biura, restauracje i tak dalej. Jedziemy tam, żeby zrobić im właśnie taki występ w południe dla całej ekipy lekarsko-pielęgniarskiej.
I widzę, przy jednym gmachu stoi kolejka. Przyjeżdżamy, wysiadamy i ja pytam się jednej z tych pielęgniarek. Ona mi, proszę pani, bo umiera Dymsza. I oni go nigdy na żywo nie widzieli. I chcą się z nim pożegnać i oddać mu hołd. Powiedzieć, że uwielbiali go całe życie i nigdy nie widzieli go z bliska. Przyznam się, żeśmy się wszyscy rozpłakali. I wtedy zrozumiałam, że talent i coś, co w człowieku jest i można przekazać publiczności, umiera tylko razem z człowiekiem.